Mam zaszczyt zaprosić do mnie prezydenta miasta Częstochowy, pana Krzysztofa Matyjaszczyka, gospodarza dzisiejszego wydarzenia. Kochani, witam was bardzo serdecznie. No nie będę miał takich gadżetów jak pani Joanna, która skończyła przed chwilą swoje wystąpienie, w związku z tym może nie będzie tak fajnie i widowiskowo, ale może parę informacji, które wam przekażę, przydadzą się. Sytuacja na rynku pracy się mocno zmienia. W Częstochowie, kiedy zostawałem prezydentem naszego miasta 8 lat temu, walczyliśmy o każde miejsce pracy dla częstochowianina i dla częstochowianek, bo taka była potrzeba. Robiliśmy to w przeróżny sposób. System zachęt dla inwestorów, przedsiębiorców, powstawał program wspierania przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy opracowywany wspólnie z przedsiębiorcami z naszego terenu. Walczyliśmy o specjalne strefy ekonomiczne, o tereny inwestycyjne, o infrastrukturę i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj sytuacja jest zgoła inna. Dzisiaj mamy najniższe bezrobocie od 15 lat w mieście, bo te działania, o których wcześniej mówiłem, po prostu przyniosły skutek. Oprócz tego też jeszcze sytuacja na w ogóle rynku pracy zmieniła się i poprawiła się. No, poprawiła się dla pracowników trochę gorzej, jeżeli chodzi o pracodawców, bo wam jest trudniej dzisiaj znaleźć odpowiednich pracowników. Dlatego w naszym mieście zainicjowałem powstanie programu Teraz Lepsza Praca, czyli skończyliśmy z działaniami na rzecz miejsc pracy pod kątem ilości, a zaczęliśmy działania na rzecz miejsc pracy pod kątem jakości. W różny sposób to organizujemy, w różny sposób to robimy, ale generalnie przekonujemy i samych pracowników, i pracodawców do różnych rzeczy. Pracodawców przekonujemy do tego, żeby wiedzieli i pamiętali o tym, że pracownik to jest ich największy kapitał. Jeżeli będą dbać o pracowników, jeżeli zbudują zespół ludzi oddanych, zaangażowanych w firmie, widzących swój osobisty rozwój w rozwoju firmy, w której pracują, to są skazani na sukces. Jeżeli tej świadomości nie będzie, to prędzej czy później inne firmy, które taką świadomość będą mieć, wybiorą pracowników tych najlepszych, najbardziej zmotywowanych i się skończy biznes jeden, drugi czy trzeci. Natomiast przez to, że my w Częstochowie to robimy od jakiegoś czasu, a mamy też na sali częstochowskich przedsiębiorców, to ja jestem spokojny o to, że tymi naszymi działaniami uczuliliśmy już dawno naszych częstochowskich przedsiębiorców, że nad pracownikiem trzeba się nim opiekować, trzeba o niego dbać, trzeba doprowadzić do tego, że praca będzie spełniać oczekiwania, dawać satysfakcję, mieć perspektywę, pozwalać wiązać swoją przyszłość właśnie z miastem dla tych ludzi, którzy tę pracę wykonują. Program Lepsza Praca to wiele różnych czynności, o których mógłbym, a właściwie troszkę powiem przy okazji prezentacji, tam będzie więcej na ten temat. Natomiast ja tylko przed przystąpieniem do prezentacji powiem jeszcze o sprawach następujących. A ten program dotyczy zarówno biznesu i przedsiębiorców prywatnych, jak i staramy się go wdrażać w naszym mieście jako urzędzie. W samym urzędzie zmieniliśmy system wynagradzania. Zmieniliśmy też i dołożyliśmy wiele do systemu szkoleń wewnętrznych, a także został opracowany i wdrożony system awansu wewnętrznego, żeby każdy, kto pracuje w naszym urzędzie, wiedział, że jeżeli chce czegoś więcej, to jest wyznaczona droga, gdzie niekoniecznie musi czekać, aż szef go dostrzeże i go gdzieś awansuje, tylko może sam wystartować w wewnętrznym konkursie i doprowadzić do tego, że przejdzie do innego wydziału, na inne stanowisko i zanim kogokolwiek poszukujemy na rynku zewnętrznym, to przeprowadzamy konkurs wewnętrzny, żeby zobaczyć, czy nie ma u nas już ludzi, którzy chcieliby właśnie czegoś więcej. Employer branding w usługach, no i parę słów dotyczących tego, co my robimy. Myślę więc jestem. O co chodzi? Od samego początku, jak pracuję w urzędzie, i ja, i osoby, które mnie otaczają, nie dajemy sobie wmówić, że się czegoś nie da. Próbujemy wyważać drzwi, mimo tego, że wyglądają na bardzo szczelnie zamknięte. Czasami okazuje się, że po prostu podchodzimy, naciskamy klamkę, a to, że nikt wcześniej tego nie zrobił,
No to jest inna para butów. To nasze podejście do miasta jest trochę inne niż standardowe, przyjęte i stereotypowe. Miasto to bardzo skomplikowana materia, jak tutaj widać na tym slajdzie. Natomiast miasto może być spokojnie traktowane, tak jak Państwo widzicie na slajdzie, jako trochę może nietypowe przedsiębiorstwo. I staramy się tak traktować. Bo przecież nasi klienci to mieszkańcy. Jak będziemy dobrze się nimi zajmować, będziemy dobrze ich obsługiwać, będziemy zaspokajać ich potrzeby, to liczę, że będziemy mieć ich więcej, bo będą zadowoleni, będą chcieli z nami wiązać swoją przyszłość. Jeżeli będziemy mieć ich więcej, będziemy mieli od nich podatki, czyli będą wpływy. To, co firmy lubią najbardziej, czyli pod tym względem samorząd specjalnie nie różni się od podmiotów gospodarczych. Ostatnio Częstochowa została uznana na Kongresie Regionów we Wrocławiu za najbardziej innowacyjne miasto w kraju. No tak nas podsumowali, zważyli, zmierzyli i powiedzieli, że to my jesteśmy. Pierwszy raz był taki konkurs, no i go wygraliśmy. A jak to, co to dla nas oznacza? No dla nas to oznacza, że po prostu innowacja to jest nowy sposób na zaspokajanie starych potrzeb. Potrzeby są te same, ludzie potrzebują mieć gdzie pracować, mieć gdzie się uczyć, mieć gdzie spędzać wolny czas. Również żebyśmy odgadywali te potrzeby, o których oni nie mówią i próbowali je również zaspokajać. Dlatego innowacje, innowacyjne podejście właśnie rozumiemy w ten sposób, żeby te potrzeby jak najpełniej, jak najlepiej, czasami jak najmniej standardowo zaspokajać. Program Teraz Lepsza Praca, czyli program, o którym mówiłem już, to jest program, który ma właściwie dwa filary. Pracujemy nad cel Twój rozwój pracownikiem, żeby i namawiać, i stwarzać warunki do tego, żeby podnosił swoje kwalifikacje. Robimy to w sposób następujący. Jeżeli mówimy o pracownikach, którzy dopiero wejdą na rynek pracy, a więc tych młodych, którzy są przed podjęciem pierwszej pracy, to udoskonaliliśmy, zainwestowaliśmy w szkolnictwo zawodowe, doinwestowaliśmy nasze szkoły techniczne i zawodowe. Ponad 25 milionów złotych poszło z pieniędzy europejskich na doposażenie naszych szkół, na doposażenie naszych pracowni, na doposażenie naszych warsztatów, żeby młodzi ludzie, którzy kończą technikum, załóżmy, mieli świadomość, że uczyli się na najwyższej klasy sprzęcie. Żeby nie było tak, jak ja kiedyś kończyłem swoje technikum, nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, ale ja pracowałem na obrabiarkach, które były starsze ode mnie, wtedy, kiedy się uczyłem. No to dzisiaj to jest już niedopuszczalne, bo dzisiaj obrabiarki CNC to po kilku latach już są mocno przestarzałe i trzeba je wymieniać. W związku z tym poszliśmy rzeczywiście w doposażenie szkolnictwa zawodowego i technicznego i 25 milionów ponad złotych z projektów europejskich w naszych szkołach już jest, ale spokojnie, na tym nie poprzestajemy. Jest tutaj Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju. Już kolejne projekty ten wydział napisał, pozyskane są kolejne pieniądze i kolejne pieniądze będziemy pompować w nasze szkoły po to, żeby jeszcze podnosić poprzeczkę i jeszcze lepiej być do tego przygotowany. Cel Twój rozwój to także szkolnictwo czy szkolenia dla pracowników już funkcjonujących. Ponad 50 milionów złotych ma na szkolenia dla częstochowskich, no właściwie nie tylko częstochowskich, bo program prowadzimy na całym Śląsku, także jeżeli są tutaj przedsiębiorcy z całego Śląska, to też mogą z tego programu skorzystać. Program szkoleń dla pracodawców, który ma na celu podniesienie kwalifikacji swoich pracowników. Do 100 tysięcy, to jest program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, do 100 tysięcy złotych każda firma może dostać na przeszkolenie, certyfikowanie umiejętności swoich pracowników. No i tym zajmuje się Agencja Rozwoju Regionalnego, pan prezes, pani prezes tam są. Jeżeli będziecie potrzebowali, to oczywiście już można zaraz was skojarzyć i możecie z tych środków skorzystać. Wszystko to po to, żeby umożliwić tym, którzy chcą czegoś więcej, chcą się nauczyć, a potem chcą lepiej zarabiać, chcą awansować, chcą się rozwijać. Żeby tych ludzi wyłowić, stworzyć im warunki, a potem dobrze wykorzystać do rozwoju również biznesu w poszczególnych firmach. To jest ta jedna noga programu Teraz Lepsza Praca, czyli praca nad pracownikiem. Druga noga tego programu to jest program
skierowany do przedsiębiorców, pracodawców. Tutaj mamy wpisane, że to jest program Fair Play, natomiast tu jest więcej informacji na ten temat. A więc jak mówimy o celu Twój rozwój, no to to jest to, o czym mówimy. Natomiast program Fair Play zakłada zarówno ulgi w podatkach od nieruchomości, rozdysponowywanie certyfikatów lepszej pracy czy certyfikatów pracodawcy Fair Play, działalność rzecznika praw pracownika, czyli generalnie koncentrujemy się nad pracodawcami i mówimy im tak. Bądźcie dobrymi pracodawcami. No właściwie nic innego niż temat naszej konferencji. Employer branding w usługach. Nie tylko w usługach, bo i w produkcji w naszym przypadku też. Budujcie markę dobrego pracodawcy, bo wtedy nie będziecie mieć problemów z rekrutacją. Wtedy będziecie mieć szansę pozyskać najlepszej klasy specjalistów. Jeżeli będziecie mieć dobrą markę, dobre imię, to wszyscy będą chcieli dla Was pracować. My jeszcze podchodzimy do tego w inny sposób. Mówimy do prezesów częstochowskich zakładów pracy. Słuchajcie, poczujcie się przez chwilę jak prezesi najlepszych klubów sportowych. Może być piłkarskich, jest tutaj paru panów, także chyba mnie zrozumieją. Jak możemy pozyskać dobrych zawodników? Możemy ich kupić na rynku za grube i ciężkie pieniądze, czyli dać więcej i liczyć, że przyjdą. I może przyjdą albo nie, albo możemy ich sami sobie wychować. Zachęcamy również do tego drugiego rozwiązania, dlatego współpracujemy z częstochowskimi przedsiębiorcami w ramach programu Twój Rozwój, ale też i to jest troszeczkę w ramach programu Fair Play, żeby staże odbywały się nie w szkołach, nie w laboratoriach, nie w warsztatach, tylko w miejscu przyszłej pracy. Żeby pracodawca podpisał umowę z miastem, ze szkołą i żeby mógł szkolić również u siebie pracowników. Po co? Po pierwsze, dostanie świeży narybek, sprawdzi go w walce. Ci, którzy będą mu pasowali, to on ich już pozna i będzie wiedział, że po zakończeniu szkoły to jest dla niego kandydat do tego czy tamtego. Żeby zachęcić, żeby skorzystać, żeby to nie były tylko puste słowa i obietnice, napisaliśmy projekt europejski i w ramach tego projektu europejskiego dajemy kasę każdej ze stron. Uczeń, który zdecyduje się kształcić zawodowo i skorzystać z tego programu, dostaje kasę za to, że przychodzi na staż do firmy z pieniędzy europejskich, nie od pracodawcy. Pracodawca dostaje pieniądze na dostosowanie stanowiska pracy dla tego człowieka młodego, który przychodzi, żeby to stanowisko było takie, żeby mógł się rzeczywiście czegoś nauczyć. I mało tego, jeszcze pracodawca dostaje pieniądze na osobę, która opiekuje się tym młodym człowiekiem, na to, żeby, skoro zmniejszyła się jego efektywność, bo część czasu poświęca na, załóżmy, produkcję czy usługi, a część na uczenie tego młodego człowieka, no to żeby jeszcze miał dodatkową motywację, kasa z Unii Europejskiej za naszym pośrednictwem dla tych, którzy szkolą. Wszyscy szczęśliwi i chętnych do skorzystania z tego programu też mamy całkiem niemało. Pani Anna Mielczarek, szefowa Centrum Obsługi Inwestora. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tego programu i wyszkolić sobie zawodników, to zapraszamy. Jest też taka możliwość, żeby zrobić to z pomocą miasta i z pomocą pieniędzy z Unii Europejskiej, bo jesteśmy na tyle sprytni, żeby nie wydawać na to pieniędzy miejskich, tylko jeszcze pozyskać europejskie. No i teraz tak, skoro popracowaliśmy, pamiętacie, nad jedną nogą, czyli pracownikiem, nad drugą nogą, czyli pracodawcą, to mamy miejsce, w którym łączymy i kojarzymy jednych i drugich. Jest to Centrum Lepszych Miejsc Pracy, czyli taka platforma elektroniczna, ale też i fizyczne miejsce w urzędzie, gdzie i pracodawcy zainteresowani, poszukujący konkretnych pracowników mogą się do nas zgłosić i powiedzieć, potrzebuję tego, tego, tego i tego. Albo pracownicy, którzy szukają pracy albo już pracują, ale chcą czegoś więcej, mogą przyjść i powiedzieć, składam swoją aplikację, proszę bardzo. Efekt funkcjonowania tej platformy jest trochę inny niż nam się wydawało. Chcieliśmy, żeby to była taka giełda, która łączy jednych i drugich i żeby tam się okazywało, że wszyscy, nie wiem, kojarzymy małżeństwa. Super. Taka prawie giełda matrymonialna. Okazuje się, że jest trochę inaczej. Pracodawcy wieszają swoje ogłoszenia, pracownicy niekoniecznie, natomiast obserwujemy sytuację taką, jak pracodawca
powiesi swoje ogłoszenia, jest to ogłoszenie fajne, to potem nie odkłada słuchawki od ucha, bo non-stop dzwonią, nie po to, żeby, po to, żeby się dopytać, czy to ogłoszenie, które tam jest, jest rzeczywiście realne. Czyli jeżeli byście weszli do systemu, powiesili swoje ogłoszenia o pracy, to się nie spodziewajcie, że za pośrednictwem tej platformy ktoś się do was odezwie, ale na pewno wzrośnie wam zainteresowanie procesem rekrutacyjnym, który prowadzicie we własnej firmie, bo jest to miejsce, które jest odwiedzane przez wielu ludzi. To, co mówiłem wcześniej, 25 milionów złotych unijnego dofinansowania na szkolnictwo zawodowe, ale też i współpracujemy z uczelniami wyższymi, przy czym też w taki niekonwencjonalny i trochę może innowacyjny sposób. Przeznaczamy konkretne pieniądze na dwie publiczne szkoły w naszym mieście, Politechnikę Częstochowską kształcącą w kierunkach technicznych i kiedyś Akademię, teraz Uniwersytet Humanistyczny, który ma wiele różnych kierunków, ale też i kilka językowych, które na pewno wam by się przydały. Tylko my wychodzimy z prostego założenia. Nie to, że damy pieniądze i róbcie z tym, co chcecie, tylko mówimy tak, okej, droga uczelnio, dostaniesz pieniądze, ale na drugiej ręce to ty musisz mieć firmę, dla której będziesz chciała wykształcić w danym kierunku. Żeby nie było sytuacji, chociaż tym przykładem nie powinienem się posługiwać, ale dobra, jak już zabrnąłem, to spróbuję. Wczoraj, kto oglądał wczoraj tych milionerów? Tam wyszedł taki człowiek, który mówi, jestem politologiem i bankowcem. Politologiem, no ale z tego nie da się żyć a bankowcem, no bo muszę z czegoś żyć, zarabiać i tak dalej. Jeżeli jest na sali jakiś politolog, to przepraszam zaraz, ale tak? Piotr, ręce mi opadają. No dobra, okej, w porządku. Nie no, odezwał się mój naczelnik Funduszy Europejskich i Rozwoju, no ale... Okej, dobrze. W każdym bądź razie chodzi o co? Żebyśmy nie kształcili w kierunkach, które być może fajnie brzmią i być może kuszą młodych ludzi, bo fajnie się nazywają, tylko później nikt się nie zastanawia, czy po zakończeniu tych studiów to ktoś będzie miał szansę na dobrą, ciekawą, rozwijającą pracę, czy zdawał sobie sprawę, składając aplikację na te studia, co będzie robić po. Dlatego współpracując z uczelniami chcemy, żeby powstawały kierunki, które nie są fajne z nazwy, tylko komuś do czegoś potrzebne. Dlatego między innymi w tym programie, jak widzicie, mamy nagrody za prace naukowe związane z Częstochową i młodzi ludzie, którzy piszą swoje prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie, są informowani. Jeżeli to będzie praca poświęcona realnym tematom związanym z naszym miastem, częstochowskim firmom, częstochowskim urzędom, częstochowskim fundacjom, stowarzyszeniom, to wtedy macie szansę, że oprócz tego, że się obronicie i będziecie mieć dyplom, to jeszcze będziecie mogli złożyć wniosek o kasę z miasta na specjalne nagrody, które fundujemy, bo chcemy, żeby młodzi ludzie już od samego początku myśleli o swojej przyszłości i podejmowali takie działania, czy takie kierunki kształcenia, czy takie tematy do swoich prac, żeby komuś do czegoś były po prostu potrzebne. No i efekt naszej współpracy z uczelniami to jest taki, że one się po prostu rozwijają. Ile my mamy w tym swojego udziału? Dzisiaj jak Akademia imienia Jana Długosza została uniwersytetem, to wszyscy politycy się obudzili i mówią, że to jest ich zasługa. Każdy, kto stał chociażby blisko, uważa, że to jest jego zasługa, no to przecież miasto nie będzie wcale inne i też powie, że skoro wypłaciło na te uczelnie w ostatnim czasie około miliona złotych na pomoc w różny sposób, od promocji tych uczelni, żeby jak najwięcej osób na nie się próbowało dostawać, aż po wyposażenie i zakupy różne inwestycyjne, to też możemy powiedzieć, mamy w tym swój wkład i jest dobrze. Politechnika. Nasza Politechnika okazała się, znaczy wynalazcy z naszej Politechniki w tym roku okazali się najlepsi na świecie w Stanach Zjednoczonych, na pustyni, gdzie był organizowany już od wielu lat konkurs na najlepszy łazik marsjański. Nasi pojechali i wygrali. I to nie był fuks. I to nie był przypadek, bo w zeszłym roku byliśmy na trzeciej pozycji. 2 lata temu byliśmy na 6.
a w tym roku objechaliśmy wszystkich z całego świata. Tak wygląda nasz łazik marsjański, jest najlepszy. Czyli to pokazuje, że ludzi z otwartymi głowami wcale mamy niemało w naszym mieście i możemy się nimi chwalić, a próbujemy ich jeszcze wspierać i wzmacniać. No nie byłbym sobą, żebym nie powiedział jeszcze o innych programach, które mamy w naszym mieście, ale tutaj ja rozumiem, że będziecie mniej zainteresowani, w związku z tym zrobię to szybciej i się szybko po nich prześlizgnę. Mamy też program lepszej komunikacji i koncentrujemy się nad komunikacją rowerową. 78 km ścieżek rowerowych w mieście jest już, kiedyś było 30 parę. Komunikacją publiczną, nowe autobusy, tramwaje, przebudowa linii tramwajowej. Staramy się, żeby ludzie chcieli przesiadać się ze swoich własnych samochodów do komunikacji publicznej, która będzie coraz lepsza, coraz bardziej ekologiczna, coraz bardziej punktualna. Dlaczego? No prosta sprawa, jeżeli 50 osób przestanie jeździć swoimi samochodami do pracy, a zacznie jeździć jednym autobusem, czy jednym tramwajem albo dwoma autobusami, to mamy mniejsze korki, czystsze powietrze i jeszcze w dodatku jadąc autobusem czy tramwajem można coś porobić, w międzyczasie zadzwonić i tak dalej, a jadąc samochodem raczej nie powinniśmy. Komunikacja drogowa, 1 mld zł przez ostatnie lata pozyskaliśmy i zainwestowaliśmy w sieć naszych dróg po to, żeby Częstochowa była dobrym miejscem do rozwijania się. O, nawet właściwie wam zreferowałem wszystko to, co tutaj już było. Czyli 120 km dróg, 1 mld zł, 1200 nowych opraw oświetleniowych, 100 nowych autobusów i tramwajów i te wszystkie inne dane, którymi no, okazuje się, że chyba znam na pamięć. Częstochowa to nie tylko miejsce, gdzie powinniśmy mieć dobrą naukę, dobrą edukację i dobrą pracę, ale też miejsce, gdzie powinniśmy w dobry sposób ładować swoje życiowe akumulatory, w dobry sposób spędzać swój wolny czas. Kierunek przyjazna Częstochowa. Częstochowa będzie przyjazna, kiedy będzie zielona, aktywna i kulturalna. Co przez to rozumiemy? Aktywna, żebyśmy po pracach, po zajęciach mieli gdzie realizować swoje aktywności. Jeden biega, drugi jeździ na rowerze, trzeci pływa, czwarty ma inne hobby. I chodzi o to, żeby tych miejsc, tej infrastruktury, którą w mieście mamy, było więcej do realizacji tych wszystkich hobby. Ponad 40 boisk wielofunkcyjnych przy częstochowskich szkołach to dorobek ostatnich lat. Ponad 70 placów rekreacji ruchowej, placów zabaw dla dzieciaków na terenie miasta to dorobek ostatnich lat. Inwestycje nowe, takie jak rewitalizacja Parku Lisiniec, po to, żeby był fajny, żeby było gdzie spędzać wolny czas. Nawet posunęliśmy się do tego, że przywieźliśmy piasek z Łeby, bo jest po prostu najlepszy w kraju. Mój zastępca, Jarek Marszałek, kiedyś usypał sobie na 4 talerzach w swoim biurze piasek z różnych stron. Część była z Częstochowy, część była spoza. I każdy, kto do niego przychodził, to mówił, ty zajrzyj tam na ten parapet i pokaż i powiedz, który jest najfajniejszy. No i każdy podchodził, międlił w tym talerzu ten piasek. No i każdy wskazywał na ten, że ten z Łeby jest najfajniejszy, bo jest taki, no fajny. A jaki, to jedźcie na Park Lisiniec, zobaczycie, jak wygląda piasek z Łeby przywieziony specjalnie dla nas w ramach rewitalizacji Parku Lisiniec. Budujemy park wodny, bo uważamy, że częstochowianie i mieszkańcy regionu po prostu na to zasługują. Chociaż wszyscy samorządowcy mówią tak, to jest bez sensu, przecież to na tym jest tylko strata. To się w żaden sposób nie zwróci, nie zbilansuje, nie zarobicie na tym. No dobrze, no ale mamy wiele jednostek w mieście, filharmonię, teatr, galerie sztuki i mógłbym tutaj wymieniać różne jednostki MOSIR-u i tak dalej, które nie zarobią na siebie, ale to nie o to chodzi. Chodzi o zaspokojenie potrzeb naszych mieszkanek i mieszkańców i powinniśmy je zaspokajać najlepiej jak potrafimy. Częstochowa zielona, no chyba każdy na łonie natury odpoczywa najlepiej, w związku z tym staramy się, żeby tej zieleni w mieście było jak najwięcej, nawet jak mamy Plac Biegańskiego, który był przez kogoś nazwany betonową pustynią, to tam zrobiliśmy taki piękny aneks zielony z leżakami, z innymi instalacjami. Zapraszam serdecznie, jak są przyjezdni i nie wiedzą, gdzie to jest, to do taksiarza niech zawiezie na plac Biegańskiego, poleżycie sobie pod brzozą w dobrych warunkach. Inne atrakcje też tam na was czekają. Kulturalna, o tym nie będę mówił. Programów kulturalnych w mieście mamy wiele. Wymienię może tylko jeden. 140 imprez w ciągu 4 miesięcy letnich, tylko i wyłącznie w ramach projektu Aleje Tu Się Dzieje. No to dzisiaj już ludzie przyjeżdżają do nas z innych miast, z Krakowem włącznie, żeby uczestniczyć w naszych wydarzeniach kulturalnych. Dlaczego chociażby nawet? Bo są bezpłatne. Bo nie trzeba za koncert znanego artysty płacić dużych pieniędzy, jak to jest w innych firmach, miastach.
No i chyba przedsiębiorcom jest też nie najgorzej w naszym mieście, bo ich liczba rośnie, tak jak widzicie. Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. No ja może, aha, tu są jeszcze informacje o tym, ilu przedsiębiorców skorzystało z różnych zwolnień podatkowych, ale dobra. Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Rozpoczynałem pisanie tego programu z przedsiębiorcami przed wakacjami. Potem się obciąłem, mówię, nie ma szans. Przecież ludzie pojadą na wakacje, nikt nie włączy się, żeby cokolwiek pisać. Jeszcze społecznie, już w ogóle. Okazało się, że tak szybko i tak efektywnie i tak dokładnie, jak się w to włączyli przedsiębiorcy i napisali program rozwoju gospodarczego sami dla siebie, to byłem pod wielkim wrażeniem i byłem mocno zdziwiony. Natomiast o co chodzi? Ten program ma już ładnych parę lat. Zdezaktualizowało się w tym temat pod tytułem walka o miejsca pracy, bo już ich mamy 3,5% bezrobocia, no to możecie sobie policzyć. Strukturalne, to już jest na poziomie strukturalnego. Ale ciągle tam są zapisane rzeczy, które są bardzo aktualne. Właśnie szkolnictwo zawodowe, właśnie rozwój terenów inwestycyjnych pod kątem opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego i wiele jeszcze innych. Są takie wskazówki, które są ponadczasowe w tym programie. Przedsiębiorcom dzisiaj mówimy już trochę inaczej. Właśnie w ramach programu Teraz Lepsza Praca. Chcesz uzyskać wsparcie z miasta, chcesz mieć ulgę w podatku od nieruchomości, okej, super, ale musisz być dobrym, wiarygodnym przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą, który 80% lub więcej swojego staffu zatrudnia na umowach stałych, który każdemu na pierwszą pracę płaci przynajmniej 150% najniższego wynagrodzenia. Dla pracowników niektórych ma to duże znaczenie. Jak wy byście chcieli zatrudnić jakiegokolwiek pracownika, to 150% najniższego to nie jest żaden poziom. Czyli okazuje się, że wystarczy tylko mówić o tym, czego ludzie by oczekiwali, a co i tak dzieje się na rynku, a zwraca się uwagę na to, że to ma sens, że to jest przedsiębiorca, który widzi, że pracownik może być jego największym kapitałem. No i taka innowacyjna też ulga dla deweloperów w mieście, dla tych, którzy chcą budować, tworzyć powierzchnie biurowe. Nie wiem, czy inne miasta to mają, ale chyba jeszcze nie podejrzeli i jeszcze tego nie mają. Natomiast u nas całkiem nieźle idzie deweloperka i usługi się rozwijają. Tak jak mówiłem wcześniej, jak zaczęliśmy walczyć o specjalne strefy ekonomiczne, to nie wywalczyliśmy jednej, tylko zaraz dwie. Co jest też ewenementem, bo raczej strefy nie wchodziły sobie w paradę w różnych okresach. No u nas tak to pokierowaliśmy, jak my to zrobiliśmy i co z tym było, jak tego dokonaliśmy, to kiedyś może pijąc piwko przy kominku będziemy wspominać, ale na razie na pewno nie będziemy się tym chwalić. Efekt w strefach od 2014, tylko od 2014 roku, odkąd mamy te strefy, tu jest 1000, ale to już jest grubo ponad 1000. Ja już słyszałem, że jest 1100, ale na razie z tymi danymi się jeszcze nie posługuję. Nowych miejsc pracy przybyło. 1 300 000 000 zł nakładów inwestycyjnych dokonanych przez firmy prywatne na terenach naszych specjalnych stref ekonomicznych. Ile to jest? Dużo, nie? Ale jak powiem, że to jest jeden roczny budżet naszego miasta, to pokazuje skalę nakładów w stosunku do skali Częstochowy. No i 30 postępowań zakończonych sukcesem. Dziękuję, gratuluję też tym przedsiębiorcom, którzy są na sali, którzy są w tej 30 i budują te dane, które dzisiaj przedstawiam. No i jeszcze też z takich nietypowości to nasza promocja, ta blacha, ta taka pogięta tutaj, wyglądająca jakby w nią tir wjechał, to nie jest jakiś element po crash teście. To jest Iron Oxide, nowoczesna forma promocji inwestycyjnej, terenów inwestycyjnych naszego miasta, zrealizowana z artystami, no takimi ciekawymi artystami nowego pokolenia, takimi, którzy jeżdżą po całym świecie i pokazują swoje prace. Natomiast dzięki takim niekonwencjonalnym wydarzeniom, czyli właśnie współpracom, połączeniem sztuki z biznesem, zwracamy na siebie uwagę w przeróżny sposób, taki jak widzicie również. A tu po prawej stronie z kolei jest bolid chłopaka, który ściga się i wygrywa w różnych europejskich i światowych wyścigach po to, żeby
inwestować w dobre rzeczy. Właściwie to powiem wam tak, naklejka z Inwestin Częstochowa no przekazana jest jakąś tam kwotą pieniędzy. Okazuje się, że bardzo dobrze się sprawdza i bardzo dobrze się zwraca finansom naszego miasta. Taką naklejkę miał Łazik Marsjański, zanim pojechał na konkurs w zeszłym roku i w tym. W zeszłym roku trzecie miejsce, w tym roku pierwsze. Taką naklejkę ma ten bolid, który zaczął się ścigać, zanim jeszcze zaczął odnosić sukcesy. Był na pudle. Tak, dziękuję. Jeżeli byście chcieli przyspieszyć, to możecie też się postarać o taką naklejkę, współpracując z nami, ale to już Centrum Obsługi Inwestora i nasz Wydział Promocji i Funduszy Europejskich. No i też staramy się w takim codziennym życiu też zwracać uwagę na rzeczy, na które być może inni nie zwracają uwagi. Słyszeliście kiedyś o programie częstochowskim, programie Niania? Czyli program niań finansowanych z pieniędzy europejskich dla tych osób, które chcą po urodzeniu dziecka szybciej wrócić do aktywności zawodowej. No każda matka, jeżeli spotka ją szczęście posiadania własnego dziecka, no to ona później przedkłada szczęście tego dziecka nad swoje dobro, nad swój rozwój zawodowy, bo chce, żeby to dziecko było dobrze zaopiekowane. A my pomagamy, bo my też mieliśmy takie problemy, że nasi na przykład pracownicy w urzędzie, bardzo dobrze zacni, poszli na wychowawczy, no i tak nie bardzo chcieli wracać. A wiedzieliśmy, że chcą wracać, tylko nie wracali, bo nie mieli do tego stworzonych warunków. Dlatego napisaliśmy program z finansowaniem europejskim. Kilkadziesiąt miejsc w żłobku zostało sfinansowanych dodatkowych z tego programu, bezpłatnych dla uczestników tego programu. No i tak jak tutaj też widzicie, pieniądze na nianie, gdzie sama mama decyduje, kto będzie nianią, łącznie z tym, że może tą nianią zostać babcia, jeżeli jej ufamy, albo ktokolwiek inny, komu powierzylibyśmy swoje dziecko. Mało tego, ta osoba dostanie wynagrodzenie, żeby w czasie, kiedy mama pracuje, kiedy spełnia się zawodowa, mogła dobrze opiekować się dzieckiem. Nikt w kraju tego nie potrafi napisać i złożyć i uargumentować, żeby Unia Europejska chciała dać pieniądze na ten projekt. My takich specjalistów mamy, my taki know-how mamy i w sposób szczególny staramy się opiekować naszymi mieszkańcami. Programy zdrowotne. O tym, że mamy w Częstochowie program dofinansowania zabiegów in vitro, to wiedzą pewnie wszyscy. Ale o tym, że mamy kilkanaście programów zdrowotnych i profilaktycznych skierowanych do różnych grup wiekowych w naszym mieście, od urodzenia aż po wiek senioralny, no to o tym już mniej osób wie. Jeżeli będziecie zainteresowani szczepieniami, badaniami przesiewowymi i wieloma innymi rzeczami, proponuję, żeby zwiedzić stronę internetową urzędu, żeby powiedzieć swoim pracownikom, że mogą z tego też skorzystać, bo nasze miasto jako innowacyjna firma stara się zapewnić i zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wysublimowane. Tutaj oczywiście nasza współpraca z NGO-sami to też jest taka innowacja i niecodzienne podejście. Można realizować zadanie urzędnikami i pieniędzmi miejskimi albo zrobić to, co my robimy. Te same pieniądze rzucić na stół, obok w kopercie opis zadania i powiedzieć, kto da więcej. Ale nie, że zejdzie poniżej tych pieniędzy i dla nas zostanie górka. Pieniądze zostają na stole, opis zadania zostaje na stole. Co dołożycie od siebie? W jaki sposób lepiej zaopiekujecie się tymi, którymi powinniśmy się opiekować, którzy są opisani w tej kopercie? No i przychodzą stowarzyszenia, fundacje i mówią, a ja mam wolontariuszy i kładę ich pracę, a ja mam środki sponsorów, a ja mam infrastrukturę, z której możecie skorzystać, a ja mam pieniądze z Unii Europejskiej, bo napisałem czy napisałam projekt. I okazuje się, że te zadania są kilkanaście procent lepiej zaopiekowane właśnie przez to, że NGO-sy dokładają coś od siebie. Poza tym w tych NGO-sach są pasjonaci, w związku z tym do opieki nad tym zadaniem dokładają swoje serce i zaangażowanie, a to jest bardzo ważne i czasami nieprzeliczalne na żadne pieniądze. No jeszcze może anegdotka.
Ja ją opowiem po swojemu, tam są trochę inne dane, bo to są dane takie przekrojowe, ile było w 2010 roku, ile w 2018 roku, a ja to opowiem, ile było w 2011 roku, wtedy, kiedy przyszedłem na prezydenta. Po co to pokazuję? Bo czasami ludzie mówią, no dobra, w porządku, a na co, skąd ty bierzesz tą kasę na te wszystkie swoje pomysły i różne zadania? Nie lubię marnować swojej prywatnej kasy. I mnie to wkurza po prostu i nie lubię. I tak samo nie lubię marnować publicznych pieniędzy. I mnie to wkurza i robię wszystko, żeby tego nie robić. Dlatego, jak się okazało, że nadużywany jest program, czy nadużywane są zapisy karty nauczyciela, no bo karta nauczyciela mówi, jeżeli pracownik, pracując przy tablicy, stracił zdrowie, nie wiem, nie może mówić i tak dalej, to przysługuje mu urlop dla poratowania zdrowia, roczny urlop, pełnopłatny, bo tak jest zapisane w karcie nauczyciela i tak sobie ta grupa zawodowa wywalczyła takie prawa. Ja nie odbieram tych praw. Niech ci, którzy rzeczywiście mają problem, którzy stracili to zdrowie, bo się tak starali, niech mają możliwość przez ten rok podreperowania zdrowia i powrotu do aktywności zawodowej. Ale co było? Były całe komitety kolejkowe. Dobra, jest nas trzech polonistów. Sorry za polonistykę, ale no, jakiś zawód musiałem podać. A etatów w urzędzie, a etatów w danej szkole jest na dwóch. To co robimy? Ty idziesz na urlop dla poratowania zdrowia, w przyszłym roku ty, a w następnym ja. Co to znaczy? Że trzeba zapłacić wszystkim trzem osobom, mimo tego, że robota jest na dwóch. Co zrobiliśmy? No to teraz dane moje z 11 roku, których tutaj akurat nie ma. 160 chyba 5 osób miało złożonych wniosek o urlop dla poratowania zdrowia. Wysłaliśmy wszystkich na badania szczegółowe do przychodni specjalistycznej. Okazało się, że z tych 160 paru osób prawdziwie chorych i wymagających leczenia było 25 osób. Co to znaczy? Że jednego tylko roku mieliśmy w urzędzie 140 cudownych udokumentowanych uzdrowień, więcej niż Jasna Góra przez ostatnie parę lat. Jak sobie policzycie, 140... Jak sobie policzycie 140 razy 12 miesięcy, razy, no niech będzie to 3000 zł, chociaż na pewno trzeba byłoby policzyć więcej, to macie te miliony, które jednego roku udało się złapać i zostawić w budżecie i mieć na inne cele, które później oczywiście każdego roku, jak tutaj widzicie, były, no dalej, z których dalej korzystaliśmy. A tutaj to już się chwalę, ile pieniędzy pozyskaliśmy za mojej kadencji, ile było w poprzedniej kadencji. Jak kogoś bardzo interesuje, to może sobie na to popatrzeć, ale pewnie nie po to tutaj przyszliście. A tu jest też, że wywalczyliśmy dużo więcej pieniędzy z Unii Europejskiej, niż na początku nam chcieli dać. Ci, którzy tymi pieniędzmi dzielili, jak my to zrobiliśmy, to też nie zostanie słodką naszą tajemnicą. Fundusze europejskie w ramach tych pieniędzy w ramach RIT-ów, czyli Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, no przeznaczamy na takie między innymi zadania, czyli właśnie w ramach programu lepszej komunikacji, zakup taboru autobusowego, rozbudowa infrastruktury socjalnej, rozwój szkolnictwa zawodowego, to co wam mówiłem, 25 ponad milionów złotych i tak dalej, no ale to są takie dane, które drogi nasze, miejskie, kwoty pozyskane od kilku do stu kilkudziesięciu milionów złotych, bo przebudowa DK1 to 164 miliony złotych pozyskanych pieniędzy. Liczę, że za chwilę firma wejdzie i będzie mogła to realizować. Nakłady na układ drogowy to też są takie dane, które mają świadczyć, że staramy się zarządzać tym przedsiębiorstwem jak najlepiej. Kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że znajdziecie swoją drogę do tego, żeby przekonywać pracowników, żeby chcieli wiązać swoją przyszłość z wami. I mam nadzieję, że tę drogę będziecie realizować tu w Częstochowie, bo my na was czekamy, jeżeli jeszcze was tu nie ma, a wiem, że są na sali i osoby, które już u nas są, i osoby, które dopiero u nas będą. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Mieliśmy employer branding, mieliśmy city branding i mieliśmy president branding, także kumulacja wszystkiego w jednym, a żebyśmy zachowali ten wspomniany już przez naszą poprzednią prelegentkę work-life balance, teraz bym zaprosił państwa na
półgodzinną przerwę kawową, także zapraszamy, częstujcie się i za pół godziny wracamy do dwóch bardzo ciekawych wystąpień. Dziękuję.